Chyba ci mówiłem, że masz spać na dworze. No przecież śpię! No cóż, to nie to, co nasza farma, ale jakoś to będzie. To nie jest źle. Damy sobie radę. Łóżko wodne, fajnie. Mam cię! Znalazłem ser. Podlaski. To ty, Zygmunt? No a kto ma być? Dość! Co wy robicie w moim domu? Hej! O nie, 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 denatkę mi jazda ze stołu! To gdzie ją mamy położyć? Łóżko już zajęte! A? Czego? Mieszkam na odludziu, umieszczam znaki, jestem strasznym ogrem. To chyba dość, żeby mieć trochę prywatności! O nie! O nie! 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 Co? No cóż, jednaj się! Co wy robicie na moim odludziu? No dobra, wypadł mi stąd, ale już! Paszli! Sio, sio! Apagę, wynocha! Ej! Ja zamawiam kanapę! Nie, 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 tam nie! Tam nie! Na mnie nie patrz, ja nie spraszałem! Ej, ty, no nie bądź taki drewniak! Co? Nie mieliśmy żadnego wyboru! Że jak? Lord Farquaad dmuchał, chuchał i... zarządził świnia eksmisję. No dobrze. Kto wie, gdzie ten Farquaad mieszka? Ja wiem, gdzie to jest! A czy ktoś jeszcze wie, gdzie go znajdę? No, wie ktoś? Ja! Ktokolwiek! Wybierz mnie, ja wiem, ja wiem! No dobrze, fajnie. Uwaga, wszystkie dość nietypowe stwory. Nie zagrzejecie tu miejsca. Ta wizyta jest mi wybitnie nie na rękę i wiecie co? Pójdę do tego Farquaada i to teraz, zaraz. Możecie być pewni, że skąd przyszliście, tam wrócicie. No co? A ty? Ty pójdziesz ze mną. Tak jest! To mnie się podoba, stary! Szrek i Osio, dwóch wiernych przyjaciół i podróż pełna przygód. No bomba! Znowu mnie wzywa szlak, śpiewaj ze mną, Szrek! Słyszę znowu ckliwy szlaku zep. Co ja ci mówiłem o śpiewaniu? A gwizdać mogę? Nie. A nucić? Niech będzie. Nuć.